Proszę Państwa, na początek chciałem przeprosić, że nie pojawiłem się tutaj od razu od początku, ale niestety tak się składa, że jestem też sekretarzem sekcji estetyki, którą musiałem otworzyć i zainaugurować, dlatego wtedy mogę tutaj przyjść. Na co dzień nie zajmuję się filozofią antyczną, tylko właśnie estetyką, ale jednocześnie mogę powiedzieć, że jestem wielbicielem Platona i pilnym czytelnikiem Platona. Ale mimo, że jestem wielbicielem, to czasami czytając Platona pewne rzeczy jakoś mnie zadziwiają czy niepokoją i chciałem Państwu tutaj zdać sprawę z takiego pewnego mojego zaniepokojenia na temat właśnie czegoś, co znalazłem w dialogu Platona w Uczcie. Zresztą muszę powiedzieć, że dość często chyba znajduję tego rodzaju problematyczne fragmenty. A więc tak jak powiedziałem, moim dzisiejszym tematem jest Uczta, w szczególności pewna argumentacja, którą posługuje się Sokrates. Dlaczego zamierzam się zająć tą argumentacją? Otóż po pierwsze mam wrażenie, że ocena tej argumentacji w większości literatury, jaką można przeczytać, jest znacząco inna niż ta, którą niż moja ocena tej argumentacji. W literaturze przeważnie uznaje się ją za konkluzywną, a mnie się wydaje, że ta argumentacja jest w sposób jawny błędna. Po drugie, chciałbym zasugerować, że jeżeli się taką argumentację uzna za błędną, to wynikają z tego, wynika pewna wątpliwość na temat tego, czy rzeczywiście Platon postawił Sokratesowi pomnik w swoich dialogach. O jaką argumentację chodzi mi mianowicie? Rzecz dotyczy wspaniałej pochwały Erosa, wygłoszonej przez Agatona. Po nim zabiera głos Sokrates i w typowy dla siebie sposób, jak to się dzisiaj mówi, masakruje swego przedmówcę i zapędza go szeregiem podchwytliwych pytań w kozi róg. W końcu Agaton musi zaprzeczyć swoim własnym tezom. To jest też bardzo typowa strategia Sokratesa, jak wiadomo. Gdy to już się stało, a skonfundowany i zagubiony Agaton stwierdza: mój Sokratesie, zdaje mi się, że już nic nie wiem z tego, co on wtedy mówił. Sokrates jeszcze bezlitośnie naigrywa się z niego słowami: aleś doprawdy ładnie mówił. Taką ocenę mowy Agatona, taka ocena mowy Agatona, że było to tylko retoryczne krasomóstwo, które nie dbało o prawdę, taka ocena jest dzielona przez, jak powiedziałem, większość komentatorów, w szczególności na przykład profesor Stróżewski w swoim znanym tekście Arcydialog Platona tak właśnie sądzi. I wydaje mi się, że w bardzo takiej nowej publikacji na temat Platona, Kolokwia platońskie sympozjon, tutaj dwóch autorów, Przemysław Paczkowski i Artur Pacewicz, też chyba znacząco nie podważają poprawności tej argumentacji Sokratesa, argumentacji, która dowodzi, że tezy Agatona są błędne, że są fałszywe. Tę właśnie argumentację chciałbym teraz przeanalizować. I teraz jeszcze takie jedno zdanie komentarza. Można by powiedzieć, że wyszukiwanie błędów logicznych we wspaniałej wizji miłości oferowanej przez Platona w Uczcie to jest jakaś małostkowość. Ale trzeba też przyznać, że taką właśnie bronią posługuje się Sokrates wobec Agatona. W związku z tym wydawać by się mogło, że Sokrates wykazuje mu pewne rzekome błędy i niespójność logiczną w jego tezach. Więc sam Sokrates powinien być bez skazy pod tym względem. Jak zatem wyglądają stwierdzenia Agatona i argumenty Sokratesa przeciwko nim? Co Agaton mówi o Erosie? No, dobrze wiadomo. To jest Bóg, po pierwsze, to co jest najistotniejsze, podkreśliłem, po drugie jest najpiękniejszy i najlepszy. I te tezy kwestionuje Sokrates. W którymś tam momencie dochodzi do stwierdzenia, że Eros nie jest Bogiem. Ale nas najbardziej będzie interesować zakwestionowanie tezy, że Eros jest piękny. Teraz jak wygląda argumentacja Sokratesa przeciwko tej tezie, że Eros jest piękny? To nie jest coś, co czasami filozofowie analityczni nazywają formalizacją tego argumentu. To jest po prostu streszczenie tego argumentu tak, jak on się jawi w Uczcie. Jak Państwo widzą, te, można powiedzieć, numery stron są jakby ciągłe i chronologiczne, a więc to jest po prostu... To są kolejne kroki, jakie Sokrates przechodzi w rozmowie z Agatonem. A więc Eros jest miłością czegoś, do czegoś się odnosi, miłując pragnie tego, co kocha. I teraz to są, można powiedzieć, moje parafrazy Platona. W punkcie trzecim mam cudzysłów, to znaczy, że jest to dokładny cytat z Platona. Pragnie się tego, czego się nie ma, a gdzie nie ma braku, tam i pragnienie nie ma. Mnie się zdaje, mój Agatonie, że tak już musi być. Dalszy punkt, Eros jest miłością tego, co piękne, to jest przywołanie
samego Agatona, który tak twierdził, no i oczywiście nadal się z tym zgadza. I na to Sokrates mówi, a zatem Erosowi piękna brak i on go nie ma, a więc Eros nie jest piękny. Taka jest argumentacja Sokratesa. Teraz tak, jak jest właśnie z tą argumentacją? Pierwsza jest taka stosunkowo nieszkodliwa, dosyć oczywista dwuznaczność. Mianowicie z jednej strony Eros jest tutaj utożsamiany z miłością samą, a z drugiej strony utożsamiany jest z tym, który kocha, prawda? Ten, który kocha, pragnie i ten, który kocha, temu kogoś, czegoś brak. Natomiast nie można tego samego powiedzieć o miłości, że miłość czegoś pragnie i że miłości czegoś brak. To jest, tak jak powiedziałem, dwuznaczność, którą większość komentatorów dostrzega i dlatego ona jest w tym sensie nieszkodliwa, że nie sposób jej przeoczyć i jakieś poważne błędy logiczne z tego nie wynikają. Wydaje się, że jeżeli chcielibyśmy jakby zachować tę argumentację, poprawność tej argumentacji, to musimy przyjąć, przynajmniej dla celu tej argumentacji, że Eros jest utożsamiony z tym, który kocha. Że jest takim paradygmatycznym miłośnikiem i tylko jakby poprzez to alegorycznie przedstawia miłość, prawda? I ja teraz będę się trzymał takiej wersji i w taki sposób będę ten argument analizował, bo tylko w takiej wersji ten argument w ogóle ma szansę, żeby się utrzymać. Angielski autor Alan Stone w artykule pod tytułem Miłość nie jest piękna też zwraca uwagę na tę dwuznaczność, no i mówi, że ten argument w odniesieniu do miłości samej jest niepoprawny, ale jeżeli za Erosa podstawimy tego, który kocha, to prawdopodobnie argument jest poprawny. Otóż ja mam wrażenie, że ten argument również w tej wersji jest niepoprawny i to jest poważnie niepoprawny i z dwóch powodów. Są przynajmniej dwie dwuznaczności tej argumentacji, które sprawiają trudność. Jedno przejście, może teraz wyświetlę ten argument, który jest już, można powiedzieć, uproszczony do takiej wersji, która się odnosi tylko do tego, który kocha. Pierwszy punkt, który mowa o tym, że Eros jest miłośnie jest pominięty, następnie numerację zachowałem. I tutaj już jakby nie ma odniesień do Erosa, tylko do tego, który kocha. A więc miłość pragnie tego, co kocha, pragnie się tego, czego się nie ma, gdzie nie ma braku, tam pragnienia nie ma. Miłujący pragnie tego, co kocha na początku. Miłość dąży do tego, co piękne, a zatem miłującemu piękna brak i on go nie ma, a więc miłujący nie jest piękny. Pierwszy problem Rejestatu jest tutaj przejście pomiędzy 5 i 6, prawda? Z tego, że miłującemu piękna brak, do tego, że miłujący nie jest piękny. Otóż to przejście można by w taki ogólny sposób zapisać tak. Albo to pierwsze, x nie ma p, braku p, zatem x nie jest p. To nie jest bardzo ścisła formalizacja. Filozofia analityczna by się na taką formalizację nie zgodzili, bo w przesłance p jest rzeczownikiem, a w konkluzji p jest przymiotnikiem. Ale myślę, że dla waszych celów to już jest wystarczająca formalizacja. Jednocześnie tak też Sokrates i Platon przyjmują najwyraźniej, że jeżeli x ma p, to x jest p. I Sokrates podaje liczne przykłady, które mają, że tak powiem, uwiarygodnić i poświadczyć te utożsamienia. Mówi o bogactwie, zdrowiu, sile, szybkości i w końcu o pięknie. Jeżeli ktoś ma bogactwo, to jest bogaty, jeżeli nie ma bogactwa, to nie jest bogaty. I tak samo dla zdrowia, siły, szybkości i tak dalej. Teraz możemy zauważyć, że istnieje druga grupa przykładów, gdzie te dwa utożsamienia już są w sposób jawny niepoprawne. Można by powiedzieć tak, czy jeżeli ktoś na przykład jest spragniony, pragnie wody i nie ma tej wody, wyobraźmy sobie, że nie ma tej wody tutaj, czy to znaczy, że ktoś nie jest wodnisty? To byłoby bardzo dziwaczne stwierdzenie, nawet nie wiedzielibyśmy, co ono miałoby właściwie oznaczać, prawda? Z drugiej strony, jeżeli ktoś ma jakiś napój pod ręką, ma wodę pitną pod ręką, czy z tego wynika, że on jest wodnisty? Oczywiście też to jest jakieś dziwne stwierdzenie. Można powiedzieć, że z jednej strony określenie wodnisty w ogóle się nie odnosi do człowieka, a jeżeli byśmy już chcieli to określenie ostatecznie odnieść do człowieka, to moglibyśmy powiedzieć, że w tym sensie człowiek jest wodnisty, że jest w dużym stopniu złożony z wody, ale wtedy jest zawsze z tej wody złożony, niezależnie od tego, czy jest spragniony, czy nie jest spragniony, prawda? Inny przykład. Jeżeli komuś brak przyjaźni albo brak przyjaciół, czy z tego wynika, że on nie jest przyjacielski? No oczywiście też to z tego nie wynika, prawda? Podsumowując, można powiedzieć tak, że ten schemat sprawdza się wtedy, gdy P jest jakąś własnością, która jest przypisywana podmiotowi, natomiast ten schemat się nie sprawdza wtedy, gdy P jest czymś wobec X zewnętrznym. Można w końcu powiedzieć tak, już odnosząc się do... Aha, bo jeszcze można w ten sposób się odnieść do tego, co teraz powiedziałem.
można powiedzieć, dla poprawności argumentu Sokratesa nie jest istotne, żeby ten schemat był zawsze poprawny. Dla niego właściwie istotne jest tylko tyle, żeby on był poprawny wtedy, gdy za P podstawimy piękno, prawda? No i teraz, bo tylko dla tego przypadku on przeprowadza swoje wnioskowanie. W związku z tym możemy zadać pytanie, czy dla piękna ten schemat jest poprawny. No otóż okazuje się, że właściwie w tym najbardziej interesującym nas sensie to właśnie dla piękna ten schemat nie jest poprawny. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony, gdy oczywiście powiemy, że ktoś ma piękno, to znaczy, że jest piękny, to możemy się z tym zgodzić, jeszcze bardziej byłoby to jakby intuicyjnie naturalne, gdybyśmy powiedzieli, że ktoś ma piękność, a nie piękno. Ale gdy mówimy o miłości i gdy mówimy o dążeniu do piękna, to jest jasne, że miłość nie jest dążeniem do własnego piękna, tylko jest miłość, jest dążeniem do posiadania pięknego obiektu umiłowania. A więc jest dążeniem do czegoś pięknego, co jest wobec dążącego, czy też pragnącego podmiotu zewnętrzny. I z tego nic nie wynika na temat podmiotu samego jako takiego. Można w skrócie powiedzieć, zarówno piękny, jak i szpetny miłujący może tak samo pragnąć piękna, prawda? I może tak samo dążyć do piękna. A więc to jest jedna trudność. Nie jestem pewien, jak można z tej trudności wybrnąć. Jeżeli tutaj wrócimy do tego argumentu, można ewentualnie zastanowić się nad tym, żeby ten argument zatrzymać w punkcie piątym i dojść tylko do takiego wniosku, że Erosowi piękna brak i on go nie ma i nie przechodzi do punktu szóstego. To wtedy, co prawda, jakby teza Agatona, że Eros jest piękny, nie zostanie w pełni zakwestionowana. Nie wiem, nie mam innych pomysłów, jak można by się z tą trudnością obejść, ale wydaje mi się, mam taką intuicję, że być może jakaś inna interpretacja znaczeń, jakie Sokrates przypisywał pewnym terminom, mogła dawać dla jakąś nadzieję, żeby mimo wszystko jego argument ocalić. Także w tym wypadku powiedziałbym, że przejście do konkluzji, że Sokrates popełnia błąd logiczny, byłoby pochopne. Natomiast druga trudność jest poważniejsza. Na czym polega druga trudność? Otóż druga trudność jest tego rodzaju. Najpierw jakby powiem, podam przykład. Wyobraźmy sobie miłośnika, czy też kochającego, który kocha z wzajemnością i można powiedzieć, że posiada swego ukochanego, czy też swoją ukochaną. A więc jest to odwzajemniona i szczęśliwa miłość i nie ma już braku. Teraz czy z tego wynika, że ta miłość musi ustać? Bo skoro nie ma braku, to nie może być pragnienia i nie może być miłości, prawda? Innymi słowy, z chwilą, gdy miłość staje się odwzajemniona i spełniona, to musi przestać być miłością. To też jest właściwie bardzo nieintuicyjne, prawda? I teraz jak to odnieść już w sposób bardziej ścisły do samej argumentacji? Otóż chodzi o ten ciąg utożsamień. Miłość, pragnienie, brak. A więc tutaj w tym przykładzie, o którym powiedziałem, jest właśnie problem z tym, że jakby gdy nie ma braku, to musi nie być miłości, co się wydaje nieintuicyjne, a tak właśnie utożsamia Sokrates. Otóż Sokrates dostrzega, że to utożsamienie pomiędzy pragnieniem a brakiem jest być może nieco problematyczne. Dlaczego, co Sokrates mówi na ten temat? Mówi, zdarza się czasami, że ktoś jest zdrowy, a mimo to mówi, że pragnie zdrowia. Czy ktoś jest bogaty i mimo to mówi, że pragnie bogactwa. Jak teraz Sokrates analizuje tego rodzaju przykłady? Mówi, wtedy, gdy ktoś mówi coś takiego, to w istocie nie pragnie on tego bogactwa, które już posiada, bo już je posiada i pragnienie w kierunku tego bogactwa byłoby czymś w pewnym sensie absurdalnym. Tak naprawdę treść stwierdzenia, że ktoś, kto jest bogaty, pragnie bogactwa, jest albo pragnieniem zachowania tego bogactwa w przyszłości, albo być może pragnieniem powiększenia tego bogactwa, albo w każdym razie to pragnienie jest skierowane na coś, co jeszcze nie istnieje, co jest dopiero w przyszłości, czego ten pragnący jeszcze nie ma. I w ten sposób Sokratesowi udaje się ocalić to utożsamienie pomiędzy pragnieniem a brakiem. Podtrzymać tezę, że jeżeli mamy do czynienia z pragnieniem, to mamy do czynienia z brakiem. Jeżeli ktoś jest bogaty i mówi, że pragnie bogactwa, to on de facto pragnie tego bogactwa w przyszłości, pragnie zachowania bogactwa, a więc czegoś, czego jeszcze nie ma. Prawda? Ale proszę Państwa, teraz, gdy tak uczynimy, gdy się na taką argumentację Sokratesa zgodzimy, to de facto ta jego przesłanka numer 3, ta, która była tutaj wcześniej w tej argumentacji, ta, która jest tutaj w tym cytacie, ta kluczowa przesłanka, którą teraz analizujemy, pragnie się tego, czego nie ma, a gdzie nie ma braku, tam i pragnienia nie ma.
A więc ta przesłanka przestaje być tak kategoryczna, jak w tej pierwszej wersji, kto pragnie X, ten nie ma X. Dlatego, że w sytuacji, gdy ktoś jest bogaty, mówi, że pragnie bogactwa, to ta przesłanka jest nieprawdziwa i trzeba by de facto tę przesłankę osłabić i powiedzieć coś takiego już dosyć, można powiedzieć, skomplikowanego. Jeśli ktoś pragnie X w pewnym czasie, czy w pewnych okolicznościach, znaczy to, że w tym czasie właśnie i w tych okolicznościach jeszcze nie posiada X, prawda? Nie można prosto wnioskować, że ktoś nie ma X. No a teraz jak Sokrates się posługuje tą, można powiedzieć, zmodyfikowaną przesłanką? On tej modyfikacji nie przeprowadza, on tylko jakby przeprowadza argumentację, że można podtrzymać tezę, że jeżeli ktoś prawie X, to nie ma X, prawda? Posługuje się w następujący sposób. Eros jest miłością tego, co piękne. Miłość odnosi się zawsze do tego, czego jej brak, czego nie ma, a zatem Erosowi piękna brak i on go nie ma. I tutaj już Sokrates w ogóle nie wspomina o tej możliwości, że Eros być może jest w tej chwili piękny, ale pragnie zachowania piękna w przyszłości, prawda? I wydaje się, że ponieważ Sokrates sam analizował tę kwestię stronę wcześniej, sam, można powiedzieć, jakby wyczuwał, że tutaj jest pewien problem logiczny, a teraz o tym problemie logicznym zapomina, to tutaj już moim zdaniem nie ma nadziei, że możemy jakoś to jeszcze inaczej zinterpretować, prawda? Bo ta interpretacja Sokratesa jest jasna, podana właśnie stronę wcześniej, prawda? Jak on samą sprawę rozumie. A więc co nam pozostaje? Albo w ciągu tej jednej strony zapomniał Sokrates o tej swojej argumentacji i popełnia błąd logiczny, a więc jest ignorantem, jest, można powiedzieć, takim samym ignorantem jak Agaton, albo druga interpretacja, być może jeszcze bardziej niepochlebna dla Sokratesa. Zdaje sobie sprawę z tej dwuznaczności logicznej, z tego błędu logicznego, ale ma nadzieję, że naiwny Agaton nie dostrzeże tej dwuznaczności i że uda mu się Agatona w ten sposób pokonać. W tym wypadku jest przebiegłym manipulatorem, który posługuje się, można powiedzieć, dwuznacznością logiczną wobec słabszego przeciwnika. Proszę Państwa, teraz oczywiście należy powiedzieć, że Sokrates jest, przynajmniej w dialogach, do pewnego stopnia kreacją Platona, prawda? No i teraz można zadać pytanie, co z tego wynika? Czy z tego wynika, zakładając, że Platon dokładnie wiedział, jaka jest struktura logiczna tego wszystkiego i w pewnym sensie tak, to albo Platon chciał przedstawić Sokratesa jako nie zawsze logicznie i poprawnie rozumującego, albo chciał go przedstawić jako kogoś, kto się swoją zwinnością logiczną posługuje w celu manipulowania swoim dyskutantem, prawda? Teraz można powiedzieć, iść jeszcze dalej, ale to już aż boję się powiedzieć, można powiedzieć, a być może sam Platon nie dostrzegł tej dwuznaczności logicznej, albo może sam Platon próbuje manipulować czytelnika. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję. Zostawiam trochę czasu. Czy są jakieś pytania? Czy nasuwają się jakieś uwagi? Bardzo proszę. Do obu referatów, które bardzo mi się podobały, taka uwaga, że takim wyjściem, które się nasuwa, jest to, co interpretacja, którą proponuje Pierre Hadot. Czyli, że to nie był tekst teoretyczny, który miał jakąś doktrynę pokazać, tylko ćwiczenie. Zobaczcie, wy wykryjcie ten błąd. Tak? Ja wam tutaj podaję tekst, na którym ćwiczymy. Znaczy, bo przyznajmy to, że ta filozofia antyczna, jeśli nawet Hadot nie ma racji w całej rozciągłości, no to na pewno była zdecydowanie bardziej praktyczna, tak? Niż to, co my dzisiaj uprawiamy, jako analizę porównawczą tekstu. Tak? Więc być może ta dziwność, ta iteta, to co pana profesora tak sfrustrowało, jest też jakimś rodzajem podanej uczniom do samodzielnego rozwiązania trudności. Czyli właściwie jakby to można powiedzieć, że to był tak, nie wiem, tekst ćwiczebny do akademii, tak? Tak. Rozumiem. No, ja myślę, że jeśli mógłbym to skomentować, myślę, że tutaj te cele, które Platon sobie stawia, no są naprawdę ogromnie złożone. One mają to charakter filozoficzny, literacki. On ciągle gra, bawi się, zmienia rolę. To, co tutaj, o czym Pan wspomina, no wpisuje się w taką właśnie... No przecież ta mowa to właściwie czyja jest? No czyje to są koncepcje, które Sokrates przedstawia. Gdybyśmy my znali background, czyli byśmy wiedzieli, jak teksty rozmawiają ze sobą,
Bo ja nie mam żadnych wątpliwości, że tych tekstów było ze 100 albo 150 albo 200, do których aluzję Platon robił, to byśmy mogli sobie wtedy interpretować, łatwiej by nam było. Tutaj pamiętam, mój kolega powiedział kiedyś, nie jakiś wybitny filozof, ale to moim zdaniem mu się udało. Wielcy filozofowie nie robią prostych błędów. A teraz jest bardzo dużo, moim zdaniem, literatury, szczególnie anglosaskiej, analitycznej, która próbuje wykazać brak poprawności tych koncepcji filozoficznych, zdanie Popera Kur. Nie da się tego czytać, ponieważ moim przekonaniem oczywiście ma to pewną wartość, ale oni zapominają o czymś, mianowicie o kontekście filozoficznym, logicznym. Oni to wyrywają, jak Beck na przykład uważa, że coś nie jest identyczne, na przykład koncepcja Pyrona z Arystotelesem, to on mówi, w takim razie nie ma między nimi żadnych związków. Co jest nieprawdą, prawda? Tutaj mamy do czynienia ten wątek ciągłej transformacji myśli. Przepraszam, że tak się rozgadałem. Znaczy ja muszę powiedzieć, że ja osobiście uważam, że tutaj ten problem w argumentacji w żaden sposób nie rzutuje i nie podważa wspaniałej wizji, która jest w uczcie przedstawiona. I w pewnym sensie ta wizja to nie jest argument logiczny, tylko to jest właśnie wizja, która nas może porwać i przekonać. A to są takie właśnie, można powiedzieć, ćwiczenia wstępne przed zaprezentowaniem tej wizji. Natomiast ja muszę szczerze powiedzieć, że o ile, jak powiedziałem na początku, jestem wielbicielem Platona, to jestem chyba znacznie mniejszym wielbicielem Sokratesa, mówiąc bardzo eufemistycznie. To znaczy mam wrażenie, że wbrew temu, w takiej hagiografii Sokratesa, którą się często w piśmieństwie uprawia, mam wrażenie, że on jest bardzo często zarozumiałym pyszałkiem, któremu, że tak powiem, jeszcze bardziej jakby ma się przyjemność wytknąć w błąd. Tak? Wtedy, gdy on, tak powiem, jakby stylizuje się na najbardziej przenikliwego dialektyka. Tak? Tak, to może tyle mojego komentarza. Pan profesor jeszcze tak. Pytanie. Tak, ja bym chciał skomentować troszeczkę i wziąć w obronę Platona. Moim zdaniem Platon wystawił Sokratesowi pamięć, tylko taki pamięć, który nie jest estetycznym kiczem. Takim, no po prostu to nie jest Sokrates, który wygrywa każdy spór, który ma ostatnie zdanie w dyskusji. To jest właśnie Sokrates, który jest manipulatorem, którego pierwszą naszą postawą wobec tego Sokratesa jest zdziwienie, oburzenie. Na tym gra moim zdaniem Platon i jakby taki pomnik, że oczywiście mu wystawia. Blastos chyba, on chyba jest autorem takiego artykułu Das Sokratis Cheat, czy Sokrates kłamie. Analizuje chyba argumentację z Gorgiasza i doszukuje się tam błędów. I jakby podobne wnioski jak pan profesor wyciąga. Natomiast no, moim zdaniem jest tak, że Platon w swoim języku, który nie jest jednoznaczny, w którym te terminy są używane synonimicznie, tam w tej argumentacji w uczcie Eros i Eromenos są zamienne. Mimo tego jakby terminologicznego pomieszania Platonowi właśnie, czy dzięki temu terminologicznemu pomieszaniu udało mu się zaprezentować pewną teorię miłości, która wykroczyła zdecydowanie poza to, co byli w stanie zaprezentować jego poprzednicy. A on pokazał teorię miłości, która nie jest, którym miłość nie jest rozumiana jako pragnienie zmysłowe, jako pragnienie metafizyczne. I to dzięki temu pomieszaniu terminologicznemu uważam, że mu się to udało, a nie jakby, a nie jest to błąd. Tak bym Platona prowadził. Tak, no taki pomysł, że jest to pomnik, który nie jest estetycznym kiczem, to jest bardzo takie ciekawe stwierdzenie, prawda, że to jest, można powiedzieć, Sokrates, który czasami manipuluje, ale w ostatecznym rozrachunku ciągle jeszcze tak, jakby jest kimś wielkim. To, co pan profesor jako zarzut wobec Sokratesa przedstawił, że on jakby celowo gra na nieświadomości Agatona, ja bym to powiedział, że to na tym właśnie polega metoda Sokratesa, że on czasem tak postępuje, ale to jest metoda, która służy nie tyle dobru Agatona, co to jest jakby metoda Platona służąca dobru czytelnika.
Rozumiem, rozumiem. Tylko, że jakby stoję w jasnej sprzeczności z tym, co jakby sam Sokrates o sobie mówi, dlatego, że sam Sokrates niejednokrotnie strasznie atakuje sofistów, a to jest w pewnym sensie taka jakby sofistyczna metoda, prawda? Ja nieraz mam wrażenie, że to jakby nie sofiści, tylko Sokratesa jest najwięcej tych sofizmatów, ale tu jeszcze może przeczytam, jaki jest wstęp do tego dialogu pomiędzy Sokratesem a Agatonem. Otóż, zaraz sekundę, 198 to było, tak? Otóż Sokrates jakby po zakończeniu mowy Agatona mówi: ja jestem człowiek prosty, to też wydawało mi się, że kiedy się cokolwiek chwali, trzeba o tym prawdę powiedzieć i koniec. I nawet bardzo byłem z tego dumny, że dobrze będę mówił, bo prawdę znam. I dalej mówi: tu trzeba, jak uważam, tyle pięknych i wielkich rzeczy przylepić danemu przedmiotowi, ile tylko można, a wszystko jedno, czy on taki naprawdę jest, czy nie. Choćby nawet było inaczej, to nic nie szkodzi. To jest ocena mowy Agatona, prawda? A teraz Sokrates dalej mówi o sobie: ja nie znałem tego sposobu chwalenia. Tutaj można powiedzieć, stylizuje się na taką, można powiedzieć, niewinną dziewicę, która nie wie, że można, tak można powiedzieć, w sposób retorycznie krasomówczy kogoś chwalić, prawda? I dalej mówi: ja takiej pochwały nie powiem. Nawet bym nie potrafił. Jestem tak krystalicznie czysty etycznie, że nie potrafiłbym się zniżyć do tego, żeby coś nieprawdziwego powiedzieć, prawda? I potem następuje właśnie to, co... Ale to co... Jeśli mogę, tak. To jest jeszcze jeden przejaw tej gry Platona. Aha. W moim przekonaniu, dlatego że wszyscy tutaj wiemy, na koniec i tak wpada pijany Alcibiades i on wygłasza twierdzenie, a ja wam teraz prawdę powiem. I znowu, i to... Tak, po takim gdzieś tam sięgaliśmy idei tego i wchodzi człowiek, który tą ideę platońską... Aha. Ja uważam, że fajne są takie referaty, które zdejmują tego Platona i Sokratesa ze świecznika, gdzieś tam te monumentalne, bo ten człowiek jest artystą, artystą słowa, artystą myśli. Jest tak skomplikowane są pod każdym względem dialogi platońskie, że na tym właśnie polega. Ja sfrustrowany jestem, ale w sumie zadowolony, że mam co badać. Bo ja bym świętego Tomasza nie chciał ciągle czytać. Tak, zgadza się z panem profesorem, nie mam problemu. Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo serdecznie dziękuję.